To, co widzicie za mną, to w dużej części oczyszczone i opielone grządki, a wiadomo, że przy okazji zostało tam powybierane różne warzywa. Ile tych warzyw udało nam się zebrać w tym roku z tego naszego naturalnego ogrodu, jak duże ilości i w ogóle jakie warzywa, to zobaczycie właśnie w dzisiejszym odcinku. Od razu na początku pokażę Wam, że dosyć ciężko było te grządki wszystkie oczyścić, ale za to jak oczyszczaliśmy, to co nieco tam znaleźliśmy fajnych rzeczy. A później pokażemy Wam dokładnie, co znaleźliśmy i ile tego było. Zbiory, mam nadzieję, będą całkiem fajne, chociaż jedyne, czego nam się nie udało w tym roku, to zadbać o porządek, żeby to jakoś opielić, żeby to jakoś wyglądało. No tego się nie udało, nie było na to czasu, ale zobaczymy, czy to przeszkodziło w tym, żeby marchew czy buraki były całkiem okazałe. Ogarnęliśmy pierwszy listek z naszej koniczynki wielkiej. Listków jest 8. W tym pierwszym właściwie nic nie było, bo tam jakaś rzepa, czy kalarepa, czy coś nie urosło. Więc porządki były takie, przerosło, nie urosło, trudno powiedzieć. I już z listka powoli wychodzimy na tam dalszą część. No i takie początki, troszkę jakiejś cebulki białej, troszkę takiej zwykłej tej palącej. No i mamy marchewy, jak widzicie spore. Pietruszka, marchewy zaczynają się tutaj, więc jedziemy dalej. Teraz bierzemy się za fistaszka drugiego, na którym przeważającą ilość to marchew, pietruszka i oczywiście cebula. Powoli gdzieś zbliżamy się do końca, ale powiem Wam, że zbieranie zbiorów i jeszcze dodatkowo pielenie to trochę jednak zajmuje. Także już nas kręgosłupy bolą, ale damy radę. Z dziwolągów udało nam się dzisiaj dwie marchewki dziwolągi znaleźć. Jedna taka, no kurde, dziwoląg do potęgi, stonoga, a druga marchewka rodzaju męskiego z jedną krótką nogą, z taką no kikutem, no taki tam, no taki jest, z dzyndzelkiem, z sensownego rozmiaru, no z dzyndzelkiem, no. Także pozdrawiamy wszystkie panie. Dzisiaj dzień drugi zmagań z naszymi plonami jesiennymi. Tyle zdążyliśmy oczyścić pierwszego dnia. Oczyścić oczywiście i wybrać wszystkie warzywa, które były do przechowywania. To jest na koniczynce tyle, czy jeszcze nie wszystko, bo selery, pory zostały.
i trochę chwastów, gdzie były arbuzy. Tam jeszcze nie czyściliśmy, bo szkoda czasu. Fistaszek drugi też został oczyszczony w całości. No i bierzemy się za piętaszka drugiego. Tu już początek. O, to jest najdłuższa nasza grządka, więc trochę będzie zabawy. Ale więcej tu chyba chwastów niż jakichś tam warzyw do zebrania. Buraku będzie dużo i trochę cebuli. Natomiast stary bób, jakiś stary koper, tego rzecz jasna już zbierać nie będziemy, więc to pójdzie wszystko na kompost. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby dojść niedługo do końca. Zaskoczyła nas niespodzianka w krzaczorach, gdzie nie było pielona, gdzie zapomnieliśmy już zupełnie o tym, gdzie, już nie mówiąc o tym, że nie zostało zebrane. Zobaczcie. Dam, 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 dam. Jedna na drugiej. Każda piękna. Teraz tylko podsuszyć i całą zimę można przechowywać. I tak będzie do końca rzędu, podejrzewam, bo przy bobie sadziliśmy to, że tak powiem, nagminnie, pamiętasz? Tak. No właśnie. Jeszcze dynkę znaleźliśmy, taką małą, fajną. Kapusta zebrana, możemy przejść do podsumowania zbioru, bo dzisiaj więcej zbierać nie będziemy i pewnie przez najbliższe parę dni też nie. Także zobaczycie, co udało nam się zebrać w tym filmie, no i troszkę wcześniej, bo musieliśmy zacząć wcześniej przed przymrozkami, które były. Więc podsumowanie zbioru podzielimy na dwie części. Oto pierwsza, a za chwilę będzie druga. Kapuchy. No, zostawiliśmy te wierzchnie liście, te takie mniej ładne, żeby jakaś otulina była dla tych w środku ładniejszych. I tyle kapuchy, myślę, że w zupełności dla nas dwojga wystarcza. Może jeszcze z główeczkę damy rodzicom, na pewno jakaś kiszona z tego będzie, albo surówka z białej kapusty, bo już Agatka mówi, że ma na to ochotę. Do fistaszka drugiego doszedł piętaszek drugi, który już jest w całości sprzątnięty. Pozostał nam piętaszek pierwszy, który jest najbardziej tragiczny. No i fistaszek pierwszy, który... No tutaj to ładnie wszystko rośnie, tutaj mamy selera naciowego, tutaj mamy czarną kapustę, mamy tutaj karczocha, który chyba nie zdąży zakwitnąć w tym roku niestety. I przenosimy się do szklarni. W szklarni będą nam te nasze zbiory przysychały troszeczkę do jutra, może do pojutrza. Szklarnia będzie na noc zamknięta ze względu na to, że będzie być może dzisiaj w nocy przymrozek, bo jak 2 stopnie zapowiadają, to i minus 2 może być. Więc tu będzie się przysuszać troszeczkę tak wietrzyć i po kolei co my tu mamy. Takie małe skrzynki mamy, w te małe skrzynki są, jest to wszystko poumiejscowiane. Proszę bardzo, mamy trochę marchwi. Marchew się, myślę, całkiem udała w tym roku, ładna jest. Całkiem sporo też mamy cebuli. Cebula również się udała. Mamy czerwoną, mamy tą zwykłą brązową palącą, mamy trochę białej. Białej chyba najmniej. I dalej, buraków też trochę, proszę bardzo. Tutaj jeszcze biała cebula, znowu brązowej dużo. Tutaj mamy skrzynkę buraków podjedzonych. No tyle niestety zostało naruszonych przez różne gryzonie, pewnie nornice, myszy, nie wiem co tam grasuje w tych naszych wałach. Więc jeżeli tam się da coś wykroić, to pójdzie na pierwszy rzut do jakichś tam potraw czy do przetworów. A później oczywiście dopiero będziemy się zabierać za te ładniejsze. Tam były buraki okrągłe, a tu mamy buraki podłużne. Taką skrzyneczkę nam się udało zebrać i zabłąkana dynka. Odnośnie dynek to zaraz druga część z naszych zbiorów, zobaczycie co z dynkami. Tu jeszcze mamy trochę białej, znowu, no wszystko to jeszcze takie wilgotne, więc trzeba poobsuszać. Znowu 3 skrzynie marchwi i tam na końcu jeszcze jedna skrzynia cebuli. Więc głównie mamy tutaj buraki, cebulę i marchew.
Nie zdążyliśmy jeszcze zebrać ziemniaków, ale ziemniaki są na szczęście w słomie, więc nie będzie problemu, że przymarzną. Więc możemy zebrać je później, to pewnie jakieś zrobimy jakiś film o wykopkach, może nawet sobie upieczemy. O, jak widzicie, jeszcze w szklarni to jeszcze trochę zbiorów jest, oprócz tego, że tam resztki pomidorów jakieś tam wiszą gdzieniegdzie na obsuszonych krzakach, bo już zaraza i u nas się powoli wdaje, bo od pewnego czasu już nic z nią nie robimy, no bo to już taki okres, że już właściwie nie ma to sensu większego. Natomiast arbuzy jak najbardziej, proszę bardzo, tam czy tutaj jeszcze trochę tych arbuzów będzie. A cały czas można podjadać pomidorki, które już krzaki padają, ale pomidorki jeszcze super. No i dobra, zaraz Wam pokażę, co zebraliśmy wcześniej. Kapusta już wniesiona na nowe miejsce. No i przy okazji możemy zobaczyć, co jest jeszcze. Cała skrzyneczka dyni makaronowej. Te wszystkie dynie musieliśmy przynieść dużo wcześniej, dlatego że jak tylko poszedł pierwszy przymrozek, no to wykończyłby nam zupełnie dynię. Wykończył niestety rośliny, ale dynię zdążyliśmy zebrać, więc mamy dynię makaronową. Dalej mamy dynię bezłupinową i to jest troszeczkę dyni piżmowej. Piżmowej mamy jeszcze dwie takie mniej więcej skrzynki w szklarni. One tam też stoją, jeszcze czekają. No i mamy dwa takie okazy, słuchajcie. Takie, że Agatka nie podnosi je ledwo. Mamy trochę dyni Hokkaido, trochę dyni niebieskiej i jeszcze zostały jakieś cukinie. Więc może też, jeśli nie wykorzystamy kulinarnie, to na pewno będziemy mieli nasiona. Oczywiście z tych wszystkich dyni również będziemy mieli nasiona, szczególnie zależy nam na, to są te żółte i zielone, takie pasiaste, takie tygryski. To na tych szczególnie nam zależy, bo to jest dynia bezłupinowa, czyli pestki nie mają tej łupinki, którą zawsze trzeba obierać, żeby się dostać do nasionka w środku, żeby pojeść. Więc tutaj otwieramy, właściwie wyjmujemy, lekko podsuszamy i mamy gotowe, bez obierania. Także to jest bardzo fajna dynia, nie wiem czy mieliście kiedyś. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, jak Wam się to podobało. Myślę, że niedługo te nasiona również pojawią się jako nasiona do kolekcjonowania na naszej stronie, ponieważ niebawem na blogu powinniśmy opublikować artykuł właśnie, jaki mamy dostępny w tym roku nasionka kolekcjonerskie. Także wszystkich kolekcjonerów zapraszam do śledzenia. A tak właśnie wygląda ten nasz cały zbiór wcześniejszy, czyli ta druga część naszych zbiorów jesiennych. Teraz rodzi się oczywiście pytanie, co zrobić z tak dużą ilością zebranych warzyw? Otóż jest na to pewien sposób. Kliknij w odcinek, który wyświetla Ci się na ekranie, a dowiesz się, co można zrobić z taką ilością warzyw czy owoców zebranych właśnie jesienią.